Siemaneczku, witajcie moi drodzy z tej strony ja tych grzybo i dzisiaj witamy się w openingu czajcie nowych kurczę, naklejek tutaj w Boardroom. Ostatnio takie właśnie to są naklejeczki, ostatnio też stawiłem na post społeczność tam właśnie, że są nowe naklejki i pisaliście, że wam się podobają w sumie. No to wychodzę wam naprzeciw i robimy opening tylko 5 niestety, no ale wiecie, nie jest kolorowo. Tutaj też widzicie ostatnich 10 subskrybentów. No i jeśli też nie subskrybujecie jeszcze kanału, to zasubskrybujcie, bo ponad 90% ludzi, którzy oglądają moje filmy, to nie subskrybują, także tam na dole macie czerwony przycisk, zamieńcie go w szary i dzwoneczka sobie jeszcze walnijcie. Jak was jeszcze nie ma, to wbijajcie na Discorda, na Instagrama i też możecie sobie włączyć taką opcję wesprzeć. Ostatnio uruchomiłem na kanale za pieniądze taka. Myślę, że w przyszłości zrobię tam jakby jeszcze drugi, trzeci poziom, ale jeszcze musiałem wymyślić, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Także polecam, zachęcam i lecimy, bo sam jestem ciekaw, co nam wyleci. Na co bym polował? No na coś najdroższego, nie wiadomo. Ale tak, co mi się podoba, to ten flickshot jest spoko. Backhop też. Potem z tych to już raczej nic. Ten flashback, Infinite Diamonds, spoko, Phoenix. Balaklava. No i wiecie, no tutaj to ogólnie też mi się wszystko podoba, bo pewnie jest fajne cenowo. No, dawaj! Aj, o, flickshot mamy, dobra. Flickshot, spoko, nie jest drogi, popatrzyłem tak ułamkiem, jakby z krawkiem ocza. To tam mniej niż złotówka, także nie oddaję. No ale fajna jest, nie? Dawaj coś dobrego. No nie wiesz, nie gadaj, że flickshota będę miał wszędzie. Ja pierdzielę, dobra, sprawdzę ile to kosztuje, jak mam się przygotować na 5 flickshotów, to może chociaż jeden mi się zwróci, dobra, 82 groszy. Ojej. Dobra, proszę, coś foliowego, folia, żeby chociaż się zwróciło, no chociaż wróci. Wallbank. Ta też nie jest zła, ale wiecie, no to nadal nie jest to, czego ja oczekuję, no. No patrzcie to. Infinite Diamond, jest bardzo jakie piękne, opalizujące kolorki. Ajajaj, no nie mogę, kurczę, przynajmniej. O, jest! Jasny pin! Kurczę, ej! Ale się jaram, ej! Nie wierzę, znaczy, nie, chyba, chociaż źle. O kurczę, pieczone, 28,69! Ale masno, dobra moi drodzy. Jesteśmy zarobieni normalnie. Ej, zwrócił się opening. Wow. Dobra, już to wystawiłem moi drodzy. No dobra, no i ostatnia normalnie, kurczę. Dawaj teraz coś foliowego, co może? Dobrze, co tam? Nie gadaj. Balaklava, Phoenix, jasny kwit. Ale fajna jest też. Dobra, jakbyście ile? Myślę, że może mniej kosztować chociaż. Dobra, czekajcie, nie patrzę tu na razie. No, 5,72. Znaczy, no, ale i tak jest skok, ale... No, tego się nie spodziewałem, szczerze. No, no powiedzcie, kto by się tego spodziewał, że się tu zwróci opening. Dobrze, moi drodzy, ja już się zaopatrzyłem pojemnik pin-up. Gdzieś ty jesteś. I normalnie to dzisiaj to jest jakiś koncert życia. Normalnie mówię, a tam mi się flickshot podoba, nie? No i proszę, tutaj dwa. Potem, a może jednak... A czy potem powiedziałem, że ta, wiecie, nie, ta mi się podoba, ta Infinity Diamond. I jeps, tu dałem Infinity Diamond i potem jeszcze jedno holo. Także tutaj ja w tym pojemniku wiele do szczęścia nie potrzebuję. Niech to będzie Iwetka lub Tamara, albo jakaś tam hologramowa. I też pamiętacie ostatni odcinek, w którym otwierałem ileś tam pojemników, znaczy odnośnik w prawym rogu. I tam powiedziałem, że ile będzie łapek w górę, to tyle otworzę pojemników właśnie tych za złotówkę. No i nie wiem, czy jesteście, czy będziecie spełnieni, jeśli ten odcinek będzie jakby kontynuacją tamtego, czy jednak mam nagrać te 17 pojemników, co wy na to? Napiszcie. Leci. To jest pole boju. Prawie była Tamara hologramowa, to było coś pięknego. No ale jest Iwetka, także ja narzekać nie będę, bo Iwetka... No i sami widzicie, no nie? No właśnie, było dzisiaj emocji co niewiara, coś takiego, jakoś tak to się mówi. Emocji co niemiara. Jeśli chcecie wygrać naklejkę, to napiszcie coś po prostu od siebie i że chcecie wygrać, napiszcie, żebym wiedział. I wylosuję was kiedyś tam za tydzień, jak będę mógł. Wyniki będą na Instagramie, więc jeśli nie masz Instagrama, to będziesz musiał założyć i zaobserwować kanał, znaczy profil Jatik Grzybo, bo link masz w opisie. Ja wam dziękuję, bo idę za oglądanie, bo było... niesamowicie było po prostu. Tak mi to, wiecie, nie? Na duchu podniosło. Tak mnie uszczęśliwiło ta naklejeczka. Także widzimy się, moi drodzy, za już 3 dni. Do zobaczenia, do usłyszenia. Narka!